Gładka jak pupa niemowlaka. Estetyczny vlog! Siemano kochani, stęskniłem się za wami, nie widziałem was już cały tydzień, ale jesteśmy z powrotem. Dzisiejszy temat vloga, Jaguar. Łysy vlog. Będzie dosyć muzycznie, szykujemy projekt na Escopolo, to będzie coś nowego, nowy kawałek promocyjny. Myślę, że wejdzie również na płytę pod tytułem Jaguar. O, sąsiad się wysadził. O co chodzi z Jaguarem? Jaguar to jest projekt, który narodził się w mojej głowie jakieś 2 tygodnie temu. Spacerowałem sobie po moim pięknym osiedlu, gdy nagle zauważyłem garaż, a przed garażem Jaguar E-Type. Jaguar E-Type, to pamiętam, był samochód, który towarzyszył mi całe moje dzieciństwo. Miałem po prostu kilka moich ulubionych zabawek i to była jedna z nich. Nie wiem czemu, nigdy jakoś tak nie jarał mnie jak Ferrari F40, ale miał coś w sobie takiego, że naprawdę lubiłem się nim bawić, on dobrze wyglądał. Porozmawiałem z właścicielem garażu, okazało się, że to jest fajny, miły pan, który po prostu dłubie sobie tak dla hobby w Jaguarze E-Type, który jest warty tak 140 tysięcy funtów. Ma jeszcze drugiego, nad którym zacznie pracować, ma też Maserati. Zapytałem się tego miłego pana, czy byłby życzliwy pokazać nam swoje auto w teledysku, on się zgodził. I to był początek właśnie naszego projektu. Bardzo szybko przyszła mi do głowy melodia. Bardzo prosta. Myślę, że wyjdzie z tego całkiem fajny projekt, dlatego chciałem was przeprowadzić przez cały proces twórczy, pokazać wam dokładnie jak to wygląda od zaplecza, od strony produkcyjnej. Razem zrobimy sobie beat, później nagramy, później ustalimy co jak z klipem, rozkminimy promocję i będziemy atakować. A no i w ostatnim odcinku dostałem 3 nowe kubki, ale muszę wam powiedzieć, że ten kubek mi się tak podoba. Lubię go odmalowywać, on zostaje ze mną. Sprawdzajcie oczywiście wyroby prezentomani. Okej, po kolei. Od czego zacząłem tutaj w tym projekcie? Na samym początku zastanowiłem się, o czym będzie ta piosenka. Mając auto, fajny garaż, można jakoś rozwinąć myśl przewodnią. Oczywiście dodając troszkę smaku Escopolo. Musicie wybaczyć, byłem się na słońcu. Doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie nagrać piosenkę o matkach. Tak, matkach. Jaguar jako wspaniałe, starsze auto może po prostu odwzorowywać matkę. No po prostu matkę. No. Szybciutko napisałem 16, nagrałem pilota, którego mogę wam puścić, chociaż wam nie puszczę, bo jest chujowy. Kowalewski też dograł swoją zwrotkę. Dzisiaj pokażę wam, jak powstaje podkład. Dobra, to będzie dzisiaj nasza baza wypadowa. Tutaj zaczniemy sobie robić podkład. Odpalamy Reasona. Nie rezonans, Reason. Taki program muzyczny. Mam przygotowany mikrofon. Generalnie bawiłem się trochę looperem ostatnio. Dzisiaj będziemy dosyć sporo samplowali. Stworzymy własne sample, będziemy dogrywali żywy bas, żywą gitarę, tamburyn, inne instrumenty, więc będzie wesoło. No dobra, mamy odpalonego Reasona, mamy gitarę, mamy instrumenty, wszystko jest na miejscu. Zaczynamy podkład. Pierwsze co, musimy ustalić tempo, w jakim będziemy pracować. Ta matka to nie mil, ona to Jaguar. Ta matka to nie mil, ona to Jaguar. Dobra, 135. Im dłużej w ogóle siedzicie w produkcji muzycznej, tym łatwiej wam sprecyzować, jakie jest tempo. Numer jest bardzo prosty, zaczniemy sobie od basu. Pierwsze co robimy, fundament podkładu, coś co będziemy mogli zapętlać i do tego dokładać kolejne rzeczy. Bardzo prosty bas. Jak nagrywamy bas? Ja dzisiaj generalnie będę wykorzystywał mikrofon pojemnościowy oraz wejście liniowe prosto z basu, to jest bas elektryczny. Dobra, jedziemy z tym. Nagrywałem bas na 2 różnych kanałach, wejście liniowe na jednym kanale, wejście mikrofonowe na drugim kanale, a później te kanały zbliżyłem do siebie, tworząc jedny spójny dźwięk, bardziej jakby organiczny, bardziej żywy. Dobra, gitara. Podstawę gitary nagramy sobie mikrofonem pojemnościowym na piórku. Jadłem po truskawki, mrożone polecam wszystkim. Sprawdźmy co mamy, co nam się udało nagrać. Zaczęliśmy od basu. Potem gitara przytłumiona. Gitara otwarta. Akordy. No i góra. Całość brzmi tak. Teraz pora zabrać się za perkę.
pokażę wam moje najnowsze instrumenty. Ryż, siemianko lniane, shaker. Wrzucimy sobie tutaj tego podkładu. Homemade, motherfucker. I po kolei co zrobiliśmy? Tamburyn, shaker, siemię lniane, shaker ryżowy, shaker ryżowy 2, nasza tabla, tabla chyba się nazywa kongose, no i pstrykanie palcami. Razem brzmi to tak. Brakuje jeszcze stopy. Niezawodna stopa. Dobra, w tym momencie przechodzimy sobie do miksu. Jesteśmy w Reasonie, będę wam tutaj opowiadał co i jak. Dla tych, którzy nie znają Reasona, to jest taka ciekawa platforma. Ja już siedzę na Reasonie jakieś 10 lat. Początki były ciężkie, wszystkiego sam się uczyłem, później jakieś tutoriale delikatnie, ale to dopiero jak wszedł YouTube i tak dalej, ale program jest dosyć fajny, ciekawy, polecam. No dobra, no i co my tu mamy? Jak widzicie, tu mamy ścieżki po kolei wszystkie. Dobra, no i pierwsze co, możemy zająć się miksem, żeby tutaj wszystko dobrze brzmiało, wszystkie dźwięki trzeba będzie poczyścić. Słuchajcie, tam jest taki moment w basie. To właśnie. To puste miejsce, ta cisza. Ja bym tą ciszę poczyścił. Chcemy mieć dosyć czysty dźwięk. Tak więc dodajemy gate, to się nazywa. On wycisza po prostu tam, gdzie jest cicho i zostawia to, co jest głośne. Możemy ustawiać poziomy i tak dalej. No dobra, to już mamy poczyszczone. Jedziemy dalej. To wszystko może brzmieć teraz trochę tak syntetycznie, ucinane te końcówki, ale dodamy później jakiś reverb, jakieś inne efekty i będzie brzmiało bardziej organicznie. Troszkę zdejmiemy dołu. No, zostawiamy sobie tutaj miejsce generalnie na stopę. Dobra, lecimy dalej. Dobra, to jak widzicie, mam dwa razy nagraną tą gitarę. No i połączyłem je w jedną ścieżkę. I tutaj możemy też poczyścić trochę. Najpierw damy high pass filter. Ona tu wysoko gra, to ja myślę, ją zostawimy właśnie gdzieś. Gdzieś tutaj, tu jest fajny dosyć taki vibe. Mi się podoba, jak ta gitara tutaj brzmi. Dlatego dużo więcej z tym nie robimy. Tu też oczywiście możemy dać gate'a. Dodając gate'a, cały kawałek będzie taki czystszy. Czystszy. Shakery. Słyszę te doły, trochę je tutaj zdejmiemy. Okej, jedziemy dalej. Zostawimy to w środku, tam gdzie to gra. Klikam, a tu trzeba zrobić trickshota. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Mad Crew Studio. Miejsce, w którym powstają same hity. To jest nasza stopa. No dobra, tutaj ze stopą może trochę powalczymy. Pierwsze zobaczymy, gdzie ona gra. Okej. Okay. Myślę, że jest za długa, trzeba będzie ją tutaj skrócić znowu gate'em. Musimy z nią trochę zejść. Generalnie obniżymy sobie ten, tu gdzie ona kopie, do jakichś 60 Hz. To będzie fajny taki bump, bump. Boom! Bandyta! Generalnie bas nam gra w okolicach 80 Hz, tu też mamy stopę, dlatego zejdziemy sobie poniżej tego basu. Tu fajnie akurat ta stopa, ona wybija w dwóch częstotliwościach, czyli po prostu przesuniemy ją tak, żeby mijała się miksem z basem. Ok, powinna teraz grać dobrze z basem. No dobra, mamy poczyszczone z grubsza nasze instrumenty i dźwięki. Ustawiamy poziomy w tym momencie.
Okej, zajmiemy się może szybko aranżem. Generalnie zabawa w klocki. Aranż mamy załatwiony, puszczamy sobie to. Ej, znam kilka mam, które widzę na Instagram. Foto tam wrzucają, ale to nie spam. Seks i uda to nie przypadek, lubi przesiady i cardio. No dobra, nasz podkład jest już gotowy, pozostaje tylko dograć Kowalewskiego, który przyjeżdża do nas już chyba w piątek. W tym momencie zakończę ten odcinek. To będzie dosyć krótka seria, ale myślę do 26, ponieważ tak planujemy premierę. Zobaczycie w ogóle, co tam szykujemy. Będzie pewnie parę niespodzianek. Proszę bardzo, to jest jedna z nich. Generalnie starałem się skrócić ten odcinek. Wiecie, mógłbym tutaj zagłębiać się w szczegóły, jak co dokładnie przedstawiałem, o ile i czemu i po co i w ogóle. No nie ma czasu, to jest taka ogólna wiedza z Reasona. Pokazuję wam po prostu, jak ja działam. No. A i słuchajcie, byłbym zapomniał. Z naszym numerem właśnie, z naszą piosenką Jaguar będzie związana pewna akcja społeczna. Akcja społeczna. Po prostu chcielibyśmy was wciągnąć w ten klip. I może nie do końca was, ale matki. Męsko polo ma fetysz matek. I dlaczego to robimy? No bo zbliża się Polski Dzień Matki. Jeżeli chcielibyście pokazać się w naszym klipie, a jesteście matką, bądź też macie matkę i chcielibyście pokazać waszą matkę, bądź też córkę, nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Będziecie mieli możliwość podesłania nam waszych ujęć. Mogą to być ujęcia z waszym dzieckiem, jeżeli jesteście matką, z waszą matką, jeżeli jesteście jej dzieckiem, bądź też z waszym dzieckiem i waszą matką. Okej, finał całej akcji będzie miał miejsce 26 maja. To jest oficjalny Dzień Matki w Polsce. Okej, to by było na tyle. Mam nadzieję, że informacje, które wam przekazałem, będą w jakimś stopniu przydatne do waszej produkcji muzycznej. Tu macie guzik subskrypcji. Możecie tam sobie kliknąć, zasubskrybować. Byłbym bardzo wdzięczny, jakbyście udostępnili to wideo. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, gdzie już kontynuacja akcji Jaguar. Wy oglądaliście estetyczny vlog. Salut!